Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w kolejnym naszym programie TV Gdańsk Jasień. Za nami druga niedziela Wielkiego Postu, niedziela ważna, bo od niej rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które głosił ksiądz Emilian Zigiel, pallotyn, słynny kaznodzieja ludowy. Zdajemy sobie sprawę, że mimo dużej frekwencji na rekolekcjach, cieszymy się ogromnie, nie wszyscy mogli wziąć udział w tych naukach rekolekcyjnych, zwłaszcza chorzy. Dlatego jedną z nauk zarejestrowaliśmy i teraz będziecie mogli Państwo jej wysłuchać, obejrzeć, posłuchać misjonarza. Szczególnie dedykujemy ją tym, którzy są przykuci do łóżek chorzy. Kto ma dobrą pamięć, to będzie moją twarz kojarzył i mój głos, bo miałem tę łaskę prowadzić tutaj misje święte. Ten krzyż stojący przed kościołem też jest taką piękną pamiątką tamtych misji. Trudny taki krzyż, monumentalny krzyż, wymagający, ale jakże piękny, jakże wartościowy. No i teraz po kilku latach mam okazję być tutaj razem z wami, żeby poprowadzić te rekolekcje. To dla mnie też zaszczyt prawdziwy. Tak sobie pomyślałem, ponieważ Pan Jezus dzisiaj zaprowadził uczniów na górę przemienienia i tam wobec nich przemienił się w takie swoje bóstwo, się ubrał. Pomyślałem, że przeczytam z wami tę Ewangelię chociaż w kilku punktach. W ogóle warto sobie uświadomić taką rzecz, że Marek, który pisał Ewangelię, chciał przekazać nam fundamentalną prawdę o Jezusie, który jest Synem Boga i jest Zbawicielem. Napisał to w pierwszym zdaniu swojej Ewangelii. Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Boga. Chrystos po grecku to znaczy namaszczony. Po hebrajsku Mesjasz, czyli po naszemu Mesjasz. Namaszczony to jest ten, który jest wybrany przez Boga, bo tak kiedyś się to wybraństwo zaznaczało, zresztą tak jest do dzisiaj. Jak nas biskup święcił, to nam olejem pomazał nasze dłonie i to jest świadectwo święceń. Zostało na zawsze. Wam wszystkim dwa razy w życiu kapłan pomazał wasze ciało. Pierwszy raz na chrzcie świętym, kiedy krzyżmem robi znak krzyża, a drugi raz na bierzmowaniu. Biskup już wtedy bardzo dorosłym ludziom w wierze przypomina świadectwo Boga i znowu namaszcza ich olejem. Dlatego warto sobie uświadomić, że ten namazany olejem, namaszczony, to jest Mesjasz potwierdzony przez Boga jako ten jeden jedyny. Tę godność każdy z nas ma, bo jesteśmy dziećmi Boga, więc to jest bez żadnej przenośni pewien realizm. Ale wiecie Państwo, co jest ciekawego? To, że Żydzi, znający bardzo dobrze Stary Testament, czekający na Mesjasza, nie spodziewali się, że Mesjaszem będzie Bóg, że będzie Jego Syn. W ogóle nikt z Żydów nie wpadł na to, że Pan Bóg ma Syna. Nikt na to nie wpadł. Czekali na Mesjasza jako na przywódcę, na jakiegoś takiego guru albo na jakiegoś takiego wodza, który potrafi wszystkich ogarnąć i wszystkich pociągnąć. Na takiego Führera czekali. Jak tutaj nasi sąsiedzi onegdaj mieli takiego przywódcę, który potrafił demagogicznie i siłą też wszystkich zorganizować. I na pewno takim wodzem, takim przywódcą i takim Mesjaszem na pewno był dla nich Mojżesz. Bo Mojżesz pojawił się w sytuacji, kiedy było bardzo biednie, kiedy nie było co jeść i kiedy byli dość mocno tępieni w Egipcie. Wtedy Mojżesz dał im jeść, bo ustrzegł i Egipcjan, i Żydów od śmierci głodowej. Mojżesz potrafił wytłumaczyć sny, które dały później dostatek i bogactwo. Ten sam Mojżesz wyprowadził później naród wybrany z Egiptu, czyli wyprowadził ich z domu niewoli, jak pięknie mówimy. I wprowadził do ziemi obiecanej.
to znaczy dał w posiadanie królestwo. Mojżesz był tym, który spełnił obietnicę Boga i doskonale się nadawał na Mesjasza. Jest jeszcze wspomniany Eliasz. Eliasz z kolei był prorokiem i to jest rzeczywistość niezwykła. Bo Mojżesz, jak pamiętacie, przyszedł z góry Synaj z tablicami kamiennymi i przyniósł przykazania Boże. Ale ludzie żyli tak jak my dzisiaj, mniej więcej ciężko im było połapać się, żeby te przykazania zachowywać. Dlatego potrzebny był Eliasz. To był prorok, który całe swoje życie wycinał wszystkich przeciwników Boga. Dosłownie i w przenośni. Niszczył wszystkie bożki, niszczył wszystkie świątynie bożków i niszczył kapłanów, różnych bożków. Chciał, żeby naród był wierny jednemu Bogu. I to było całe ciężkie życie proroka Eliasza. Potężny prorok, bo on został wzięty do nieba na takim ognistym rydwanie. Wszyscy patrzyli, Elizeusz, jego uczeń i cała grupa proroków, czyli około 450 uczniów, patrzyli, jak Eliasz wstąpił do nieba, wjechał na rydwanie z ognia. I to, moi drodzy, jest świadectwo niezwykłe. Dzisiaj Pan Jezus staje z Eliaszem i z Mojżeszem. I popatrzcie, co chcę wam przekazać. Jest pewnego rodzaju prostota, żeby nie powiedzieć prymitywizm Piotra. Ponieważ Piotr, Jan i Jakub są tam zabrani, żeby być świadkami wydarzenia, wielkiego wydarzenia. Tak jak my dzisiaj tutaj. Dzieciaczki dzieciaczkami, wiele, patrzę, rodziców się zajmuje bardziej dziećmi niż liturgią. Ale dobre jest i to, bo to jest cała miłość i cały przekaz, więc niech się zajmują. Te dzieci wymagają troski i miłości, więc niech tak będzie. Chociaż kątem ucha, żeby słuchać, o co chodzi. I Piotr tak patrzy, stoi Pan Jezus i Mojżesz i Eliasz i mówi Piotr, jak to cymbał taki niedouczony, a postawię tu 3 namioty dla ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Piotr, który wcześniej chodził z Jezusem, zobaczył, jak rozmnażał chleb, jak wskrzeszał umarłych, jak uciszył burzę na morzu, jak wszystkie cuda, jak uzdrawiał ludzi chorych. Widział świadectwo o Jezusie i nie zrozumiał, że Jezus to jest ktoś więcej niż Mojżesz i Eliasz. Zrównał ich razem, bo mówi, że postawi 3 namioty. Jeden dla ciebie, dla Mojżesza, dla Eliasza. Jedno, co jest piękne w tej wypowiedzi Piotra, to świadectwo, że jest mu tam dobrze. Chciał tam zostać. Bo jak się chce gdzieś rozstawić namiot, to znaczy, że jest to miejsce fajne, wartościowe. Tam chcemy zamieszkać. To znaczy, paradoksalnie rzecz ujmując, że nie chciało mu się wracać ani do żony, ani do teściowej. Tylko wolał zostać z Panem Jezusem i z Mojżeszem i z Eliaszem. No to jest jakiś pozytyw w tej wypowiedzi Piotra. Ale to, że ich zrównał razem, to znaczy, że nie rozumiał, o co chodzi, z kim ma do czynienia. I wtedy w takiej sytuacji, bo my jesteśmy w tej samej sytuacji, proszę siebie przyrównać łaskawie do apostołów. W takiej sytuacji odzywa się do nas Pan Bóg. On musi zareagować, bo widzi, że się dzieje coś nie tak. Jak reaguje Pan Bóg? Ano po pierwsze daje Jezusowi taką szatę, jakiej nikt na ziemi nie ma. To znaczy Pan Jezus staje się w śniąco biały, wyjątkowy, przebóstwiony światłem. Żaden człowiek na ziemi takiej szaty nigdy na sobie nie miał. Oprócz kogo? Oprócz Adama i Ewy. I teraz proszę mnie dobrze posłuchać. Człowiek stworzony przez światłość jest przyodziany w światło. Dlatego chociaż byli nadzy, pisze Księga Rodzaju, nie odczuwali wstydu, fajnie im było, bo byli ubrani w światłość. Jak grzeszyli,
Pisze następnie autor natchniony: otworzyły się im oczy i poznali, że są nadzy. I zaczęło im to przeszkadzać. Wiecie Państwo, dzisiaj to są dobre słowa, bo żyjemy w takiej kulturze, która się niektórym nawet w Kościele wydaje, że to jest pozytywne, fajne, że porozbierajmy się do golasa i tak będzie super, bo to jest natura, to jest takie właściwe, to jest taka swoboda, to jest cool, taki wow i super, to jest to, o co chodzi. Tymczasem Adam i Ewa są na tyle uczciwi, że wiedzą, że latanie z gołym tyłkiem i z gołym dzyndzlem to nie jest super. I zaczyna im to przeszkadzać. Poznali, że są nadzy, później sobie upletli jakieś gałązki, żeby nagim nie być. Stracili coś bardzo istotnego. I żadne gałązki im tego nie wrócą. Ale uczciwe jest to, bo wiecie, że dzisiaj jak się weźmie, kliknie gdziekolwiek, to ci się wyświetlą jakieś golasy. Jak chcesz to zlikwidować i naciśniesz, to ci się jeszcze 10 razy więcej golasów wyświetli. I tylko gasisz te golasy z tego ekranu, zanim się dopchasz do Ewangelii, musisz 20 golasów zgasić, bo inaczej. I później fachowiec mówi: a to ma ksiądz zainfekowany ten twój tablecik, same golasy. No to jedno rozumiem, że to jest infekcja, czyli jakaś zaraza, która mi się trafiła. Dobrze, że przynajmniej ten, co naprawia, nie mówi, że ma ksiądz super tablecik, bo ma same golasy, tylko że jest zainfekowany. No to rozumiem, daję mu, żeby naprawił, jest dobrze. Też tak macie? No o to chodzi. Czemu tak? Bo szatan by bardzo chciał, żeby ludzie chodzili na golasa. I żeby to było dla nich super, żeby jeszcze stali i bili brawo. Tak było w raju i tak jest do dzisiaj. Jeżeli się w tym połapiecie w XXI wieku, że to nie tak, to będzie dobra nasza. Bo człowiek nie został stworzony, żeby być na golasa, tylko żeby być ubrany w światło. Chcecie być ubrani w światło? To dobrze mnie posłuchajcie. Jak się ten argument też skończył, ubrania w światło, to się zjawił obłok nad Jezusem, Mojżeszem i Eliaszem. I to jest argument ludzi i spraw nie z tej ziemi. Zawsze to, co było w obłoku i nad nim, pochodziło od Boga, pochodziło z wysoka, a nie z ziemi. Więc jak się zjawił obłok, a no to nawet Piotr, prosty model, zrozumiał, że coś ważnego się dzieje. I wtedy, jak się zjawił ten obłok, odezwał się głos, potężny głos taki, że jakby tutaj ryknął, to byśmy wszyscy padli plackiem. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. I jak otworzyli oczy, to zobaczyli, że nikogo nie ma, tylko sam Pan Jezus. Mówią uczeni w piśmie naszych czasów, że to jest taka Ewangelia, która miała przygotować uczniów, tych najważniejszych trzech uczniów, na moment krzyża, na moment poniżenia i pogardy. Bo parę dni później zobaczyli tego samego Pana Jezusa, jak stoi w koronie cierniowej. Każdy może podejść, plunąć mu w twarz, może mu dać z liścia z prawej czy z lewej. Może go opluć, może nim pogardzić, może rzucić w niego kamieniem. Trzeba było okazać się przyjacielem. Trzeba było okazać się mężem albo żoną. I trzeba było okazać się mamą albo tatą. Czyli trzeba było okazać się wiernym. Wiecie, czemu o tym mówię? Nie żeby wspomnieć stare, dawne bajki, tylko żeby powiedzieć wam taką rzeczywistość, kochani moi. Łatwo jest dzisiaj rozebrać młodą dziewczynę w gimnazjum i łatwo nakręcić to na kamerę i puścić w internecie, żeby się wszyscy pośmiali. W Gdańsku wam się to dość dobrze udaje, pamiętam takie kazusy. Łatwo jest też
wziąć malutkie dziecko i tak go zbić, żeby później lekarka stanęła przed kamerą i powiedziała: walczymy o życie dzieciątka, bo on ma obrzęk mózgu. Nie wiadomo, czy wróci do zdrowia. I wtedy trzeba się zastanowić i zapytać tak: gdzie jest tatuś tego dziecka? Gdzie on jest? Czy on jest wierny sobie i żonie, czy kobiecie, którą wziął w swoje dłonie? Potrafił zrobić i nie potrafi być blisko? Jakiś obcy gach sprał to dziecko tak, że ono ma obrzęk mózgu. I musi cała Polska słuchać, ilu mamy wynaturzonych bydlaków. Ilu jest ludzi, którzy się nie nadają, by być ludźmi. Ilu ludzi nie było na górze przemienienia i nie zrozumieli nic z dzisiejszej Ewangelii. Może im nikt nie czytał, prawda? Może zamiast Ewangelii dali im tylko golasy i mocne pięchy, żeby prali kogo się da, nawet malutkie dziecko. Powiedział koleś, że mu spadło z tapczanu i ma obrzęk mózgu, tak się stłukło samo. Mówię o tym może z przekąsem, ale chciałbym troszkę do was dotrzeć. Chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, że trzeba być wiernym wtedy, kiedy Pan Jezus jest ubrany w światło i wtedy, kiedy jest w koronie cierniowej, krew cieknie, a On jest opluty cały i bity po twarzy. Jeśli tak będziecie umieli być przy Panu Jezusie, to dacie radę tak być przy żonie, przy mężu, przy dzieciaczkach naszych. Dacie radę spokojnie. Obiecuję wam to, że się uda. Tylko żeby się to udało, najpierw trzeba pójść na górę przemienienia. I ostatni motyw z tej dzisiejszej Ewangelii, który jeszcze mogę sobie tu pozwolić. Jest, moi drodzy, napisane, że Pan Jezus wziął ich trzech na górę. Chciałbym, żebyście ze mną chwilę pomyśleli. Gdybym ja wam zaproponował wyprawę w góry, co byście wzięli ze sobą? Wzięlibyście swój kochany samochodzik i wzięlibyście swój basenik i willę i domek i cały wór kosztowności różnych tak zwanych ozdób. Wzięłabyś całą szafę ciuchów? Co byś wzięła w góry na wyprawę? Wzięłabyś jeden mały plecak, a w tym plecaku trzy ważne rzeczy i nic więcej. Rozumiecie, co to znaczy, że Pan Jezus ich wziął w góry? Ja bym chciał was wziąć. Chciałbym, żeby się udało przez te trzy dni rekolekcji zostawić wszystkie bariery, wszystkie oprzyrządowania, wszystkie niepotrzebne rzeczy. Żebyście wzięli plecaczek i poszli ze mną w góry. Tutaj, w kościele, będzie nasza góra przemienienia przez te trzy dni. Więc nie przynoście tu mebli ani wszystkiego, tylko przyjdźcie sami. Im człowiek ma mniej rzeczy ze sobą, tym jest bardziej piękny, bardziej czytelny, bardziej jest podobny do siebie. Im mniej rzeczy go otacza. Dlatego Pan Jezus zabrał ich w góry, żeby cokolwiek zrozumieli. Oczywiście nic nie zrozumieli. Dlatego im zabronił mówić o tym, co widzieli, dopóki On nie zmartwychwstanie, dopóki nie zobaczą, bo człowiek jak się nie przekona, to nie ma szans, żeby się nawrócił. Rozmawiali między sobą, co to znaczy zmartwychwstać. Wiecie, czego wam życzę? Życzę wam tego, żebyście wyszli na górę przemienienia. Żebyście nic ze sobą nie brali, tylko własne życie, własne serce i własne sumienie. No i żebyście rozważali, co to znaczy zmartwychwstać. A jeżeli chcecie znaleźć dobrą odpowiedź, to Pan Bóg mówi do nas: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Odbyło się zebranie rady parafialnej
podczas którego ustaliliśmy kilka ważnych decyzji. Powzięliśmy przede wszystkim projekt trasy Bożego Ciała, która będzie wyglądała w ten sposób, że po wyjściu z kościoła ulicą Damroki do ulicy Kartuskiej, pierwszy ołtarz tutaj zaraz za skrzyżowaniem, gdzie jest firma Mita. Dalej idziemy na dół w kierunku Gardenii, wchodzimy tam obok administracji i na takim zaułku przy ulicy Damroki, tam będzie drugi ołtarz, następnie pójdziemy dalej w stronę ulicy Kraśnięta. Ksiądz Piotr podjął się pilotowania trzeciego ołtarza właśnie ulicy Kraśnięta, już są po rozmowach z Państwem, u których będzie ten ołtarz, i ołtarz czwarty w okolicach naszej szkoły. Też zapadła decyzja, gdy idzie o piątkową drogę krzyżową, Wielki Piątek, chcemy ją odbyć po osiedlu, szlakiem tej pierwszej drogi krzyżowej, którą podczas misji prowadził właśnie nasz misjonarz ksiądz Emilian Zigiel, kiedy wędrowaliśmy z tym krzyżem misyjnym tu spod kościoła, który postawiliśmy na nowo, odnowiony. Taka będzie trasa też drogi krzyżowej Wielki Piątek o godzinie 15. Mówiliśmy też o sakramencie bierzmowania, które w tym roku będzie u nas, którego szafarzem będzie ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, przewodniczący Komisji Episkopatu Kazachstanu. Polak rodem, ale tam w Kazachstanie, można powiedzieć, główna i zaprzyjaźniona osoba. Zresztą mamy w naszej czołówce jego wizerunek, kiedy oglądamy czołówkę naszej telewizji. On 20 maja o godzinie 17 naszej młodzieży udzieli sakramentu bierzmowania. Mówiliśmy też o pierwszej Komunii Świętej. Ta będzie 31 maja. Zawsze w tej parafii tak było. Ja kontynuuję po księdzu świętopamięci Kabacie tę tradycję, że komunia pierwsza jest w niedzielę przed Bożym Ciałem. 31 maja o godzinie 10. Ustaliliśmy też, że w tym roku, ponieważ remont jest w Dolnym Kościele, kładziona posadzka, pan kafelkarz rozpoczyna pracę w najbliższy czwartek, stąd nie da rady do świąt zrobić w Dolnym Kościele w tym roku grobu, tak jak było to w roku ubiegłym. Dlatego po dwóch stronach ołtarza, tak może jeszcze nie było. Po jednej stronie, od strony zakrystii, będzie ciemnica, a tam, gdzie była nasza piękna szopka, tam będzie grób Pana Jezusa. Mamy już zamówione materiały. Cieszymy się, że ruszyła wreszcie nasza kawiarenka parafialna. Pani Irenka zaniemogła na zdrowiu, dlatego też podjąłem decyzję, by poprosić nową osobę, młodą, jest to pani Teresa, i już dwa razy te spotkania w kawiarence się odbyły. Ostatnio mieliśmy, zresztą przyszło nawet trochę osób ciekawych, wspaniały film o Matce Bożej z Guadalupe, o tej niesamowitej historii cesarzowej Ameryk. Jesteś, o Panie, jak krzew, który płonie miłością, ogniem, co sprawia, że wszystko w tym życiu ma sens. Łaski promieniem rozpraszasz największe ciemności, aby rozświetlić nam to, co przysłania wciąż grzech. Boże, Ty wiesz, że kocham Cię, choć czasem błądzę pośród dróg, ludzkich dróg. Ty łaską swą dodajesz im, abym zachwycie za Tobą kroczyć mógł. Jesteś, Jezu, mą drogą i prawdą i życiem. W Tobie nadzieję i ufność pokładam co dnia. Uczysz, że miłość to skarb najcenniejszy na świecie. Ty wszystkie myśli, pragnienia i troski me znasz.
Boże, Ty wiesz, że kocham Cię, choć czasem błądzę pośród dróg, ludzkich dróg. Ty łaską swą dodajesz sił, abym w zachwycie za Tobą kroczyć mógł. Boże, Ty wiesz, że kocham Cię, choć czasem błądzę pośród dróg, ludzkich dróg. Ty łaską swą dodajesz sił, abym zachwycie za Tobą kroczyć mógł. Wiosna za pasem, a zatem krótka audycja o przesileniach wiosennych. Przesilenie wiosenne to zwyczajna nazwa obejmująca ostatnie tygodnie zimy i pierwsze tygodnie wiosny. To znaczy od lutego począwszy poprzez marzec, nawet aż do kwietnia. I towarzyszy temu spadek aktywności fizycznej i psychicznej organizmu człowieka. Że człowiek nie ma siły, często jest senny, boli go głowa, bolą mięśnie, stawy. I właściwie, jakby go zapytać, co mu jest, to właściwie sam nie wie. Czuje się taki do niczego, ponieważ nie ma światła słonecznego, ani odpowiedniego światła. Nawet kiedy słońce nie świeci, a jest jasny dzień, to już jest dobrze. Ale brak tego światła właśnie powoduje te wszystkie zaburzenia. I w tym okresie też najczęściej narażeni jesteśmy na zachorowania. Na zachorowania wirusowe i bakteryjne. W okresie zimy my mało jemy nowalijek, jemy warzywa, które prawda, już nie są świeże od wiosny czy od lata. One już nie posiadają tej wartości, którą miały wówczas, ale powinniśmy wtedy korzystać z mrożonek. Okazuje się, że warzywa mrożone posiadają znacznie więcej witamin i więcej potrzebnych produktów dla organizmu, dlatego że one jako świeże zostały zamrożone. Powinniśmy spożywać wiosną nowalijki. Wszystkie nowalijki, jakie istnieją. Dlaczego tak się dzieje? Bóle głowy mogą być spowodowane niedoborem witamin i soli mineralnych. Osłabienie refleksu i mięśni świadczy o tym, że brakuje nam potasu. Rozdrażnienie i mniejsza odporność na stresy, bolesne skurcze mięśni, świadczy o tym, że brakuje nam magnezu. Potem nagłe ataki zmęczenia. Mówimy, Boże, nie wiem, co się ze mną dzieje, tak mi słabo, o jak tu bardzo często słyszę od Państwa. Świadczy też o niedoborze żelaza w organizmie. A wypadanie włosów świadczy o tym, że brak jest cynku. Jakie są rady na to przesilenie wiosenne? Nie powinniśmy się przepracowywać. Powinniśmy spać przynajmniej 8 godzin na dobę. I rozpoczynając nie później, jak około godziny 22.
powinniśmy pić dużo soków owocowych. Dieta powinna być lekkostrawna. Powinniśmy również zjadać produkty, które zawierają dużo witamin. I przede wszystkim jeszcze ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Bo ruch jest konieczny. Pobudza krążenie. Jeżeli my wdychamy powietrze podczas tych ćwiczeń, o których mówiłam, czy w czasie ruchu, lepiej utlenia się nasz organizm. Dostarczamy tlenu, ale również wydalamy dwutlenek węgla, prawda? Pobudzamy pracę naszych jelit. Krążenie jest szybsze, żeby nie zalegały produkty przemiany materii w naszym organizmie. Jedz około 0,5 kg warzyw i owoców dziennie, obfitujących w witaminę C. Mamy jeść ogórki kiszone, kapustę kiszoną, potem owoce cytrusowe, które dają nam, dostarczają nam witaminę C. Musimy się starać, żeby nasze produkty zawierały witaminę B. I w czym ona się znajduje? W kaszach, pieczywie pełnoziarnistym i w nabiale. Potrzebujemy cynku, a on znajduje się w rybach, w pestkach dyni, czy nawet w orzechach. Potrzebujemy magnezu, a on się znajduje w kakale, kakao, gorzka czekolada, kasza gryczana. Brakuje nam wody, ponieważ siedzimy najczęściej w ogrzewanym mieszkaniu, gdzie jest suche powietrze. Wody nam brakuje, prawda? Mało pijemy, tak? I co ja zawsze mówię? Około 2 litrów wody dziennie. Nisko mineralizowanej. Dlatego, że jak będziemy nawadniali swój organizm, wtedy też poprzez pot wydzielamy większą ilość tych produktów, które są dla nas trujące. Jeżeli mamy zły nastrój, to jeszcze też możemy zaparzać sobie herbatki ziołowe. Nawet takie z dodatkiem melisy, które też nas uspokajają i doskonale działają w tym okresie. A tu jeszcze jest ważna uwaga dla palaczy. Będziesz lepiej się czuł, jak jeszcze rzucisz to palenie. Widzieliście Państwo już 2 odcinki o współczesnych zagrożeniach człowieka. Dzisiaj 3, kolejny odcinek z tej serii. Ostatnie lata to również spora ilość wiedzy na temat innych uzależnień. Na początku jako ciekawostki przedstawiono na przykład, że można się uzależnić od nadmiernej ilości zakupów, że można się uzależnić od internetu, można się uzależnić od gier internetowych, takich, co często niestety doświadczają już nasi młodzi mieszkańcy naszego miasta, ale nie tylko naszego miasta, bo i całej Polsce ten problem dotyczy, ale można się również uzależnić od gier za pieniądze. Począwszy od totalizatora sportowego Lotto, stawiając zakłady za znaczne kwoty pieniężne, można uzależnić się od ruletki, które są umiejscowione w kasynach, nielicznych zresztą, i można się uzależnić, wstępując do lokalu, w którym są te automaty, musicie mieć świadomość, że narażacie się i swoje dziecko przede wszystkim na to, na spotkanie z bandziorem. Dlatego, że was nie
tyle, że tylko ogra i odbierze pieniądze, ale po prostu tak sponiewiera Państwa psychikę i psychikę Waszych najmłodszych, że bardzo, bardzo trudno jest się pozbierać. W 2008 roku w Łodzi pojawił się pierwszy sklep, który zaczął sprzedawać tak zwane dopalacze. W Unii Europejskiej dopalacze pojawiły się około 3 lat wcześniej jako tak zwane smarty. Reklamowane jako substancje bądź produkty poprawiające funkcje poznawcze, przede wszystkim poprawiające pamięć, poprawiające szybkość jak gdyby myślenia, szybkość kojarzenia. Dopalacze tak naprawdę najogólniej to są substancje podobne do narkotyków pochodzenia albo naturalnego, czyli roślinnego, najczęściej, bądź pochodzenia syntetycznego. Jeśli chodzi o pochodzenie naturalne, to są tak zwane to mieszanki ziołowe. Różnego typu substancje o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, wpływającym na ośrodkowy układ nerwowy, mózg człowieka, które po prostu nie są wpisane bezpośrednio na listę substancji kontrolowanych, bądź które ostatnio zostały wpisane, ale można je kupić pod różnymi markami, ponieważ one są sprzedawane w saszetkach, opatrzone nazwą. Można je również kupić w internecie. Część tych substancji w dopalaczach została rozpoznana i już wiemy, jakie niosą bezpośrednio ze sobą zagrożenia. Część z kolei tych substancji tak naprawdę jeszcze nie została rozpoznana, w związku z tym te zagrożenia jeszcze dla nas bezpośrednio nie są zidentyfikowane. Dopalaczami niestety można się zatruć, ponieważ są one po pierwsze sprzedawane w sklepach jak gdyby bez tutaj możliwości kontroli, sprzedawane nieletnim, gdzie młody organizm bardzo jak gdyby silnie może reagować na różnego rodzaju środki psychoaktywne. Nie do końca wiadomo, co w niektórych brandach, markach bezpośrednio się znajduje. Może dojść również niestety do przedawkowania. I te przedawkowania w Polsce się niestety powtarzają coraz częściej. Może dojść, proszę Państwa, do utraty przytomności, zatrucia, tachykardii. Może bezpośrednio dojść niestety również przedawkowania i oprócz tego z faktu, że młodzież miesza te substancje z alkoholem, z marihuaną, często z lekami, może niestety dojść do zatrucia z bardzo silnymi powikłaniami. Te wszystkie środki uzależniające są środkami niezwykle niebezpiecznymi, dlatego że w pierwszym momencie przyjmując takie środki jak alkohol, jak leki psychotropowe, uzyskujemy chwilowy pewien dystans do określonych problemów. Jeżeli dotyka nas jakaś drastyczna, dramatyczna sprawa, to oczywiście te środki działają bardzo szybko i stają się jakby dalszymi problemami. Natomiast wyraźnie trzeba podkreślić, że te środki, czy chemiczne, czy leki, czy narkotyki, czy papierosy, nie rozwiązują nam problemów, z którymi my się musimy borykać. To jest zastępczy środek, który chwilowo tylko powoduje, że o nich zapominamy lub stają się nam te problemy mniejsze i mniej intensywne. Rzeczą bardzo ważną jest, aby kiedy dotyka nas depresja, smutek, ogarnia nas, można powiedzieć, taka pustka wewnętrzna, nie możemy znaleźć wsparcia z żadnej strony, szukać naprawdę pomocy fachowców, specjalistów. Oczywiście sytuacją najlepszą dla każdego człowieka jest przede wszystkim możliwość uzyskania wsparcia w osobach najbliższych. Czyli jeżeli chodzi to o dzieci, to oczywiście u rodziców powinny znaleźć wsparcie. Jeżeli chodzi o żonę, męża, oczywiście wzajemnie powinni się tu wspierać. Jeżeli nie możemy znaleźć rozwiązania, warto powiedzieć o tym koledze, przyjaciołom, koleżankom. Może te osoby w sposób, że tak powiem, bardziej obiektywny potrafią nas ocenić i pomogą nam w znalezieniu pomocy u osób do tego przygotowanych. Tymi osobami są jednostki takiej ochrony zdrowia, które mają w swoich zasobach psychologów, psychiatrów i osoby, które po prostu w sposób fachowy potrafią udzielić pomocy. Nasze zadanie w terapii to jest być razem z nimi, to znaczy to jest stworzyć jakieś takie warunki, żeby oni znaleźli w sobie siłę do tego, żeby się zmieniać i gotowość do tego, żeby się zmieniać. I motywację do tego, żeby się zmieniać, bo oni właściwie nie mają żadnego powodu, żeby się zmieniać często. Że często jest tak, że po prostu nie ma nikogo,
wokół nich, dla kogo oni by chcieli być zdrowi, a dla siebie w pierwszej kolejności nie chcą. Więc mija zawsze trochę czasu, zanim oni w ogóle zobaczą, że warto. Zwracałbym uwagę przede wszystkim rodziców, że kiedy zauważą brak kontaktu nagle z dziećmi, brak zainteresowań i piłką, prawda, czy sportem u chłopców, czy córka, jeżeli nie interesuje się już, prawda, swoim wyglądem, ubiorem, nie ma jakichś perspektyw, to są, można powiedzieć, bardzo wyraźne objawy, że następuje jakiekolwiek uzależnienie. To spłaszczenie zainteresowań, ta banalność w codziennym życiu, banalność też w wypowiadaniu się, w snuciu jakichś planów, tylko głównie chodzi o spotkanie się z koleżanką, kolegą, aby właśnie imprezować, mówiąc ogólnie, to chodzi głównie o spożywanie środków niezwykle toksycznych. Serdecznie dziękuję za oglądanie naszej telewizji. Zapraszam jak zwykle do współpracy. Życzę wszystkim przeżywania dobrego tych dni wielkopostnych, powzięcia też, jak misjonarz nas tu zachęcał, jakichś zobowiązań, może wyrzeczeń, dobrych uczynków, a przede wszystkim tego zaprzyjaźnienia się, jak mówił ojciec Emilian, z Panem Jezusem.